Witajcie! W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób możecie wydrukować zdjęcia na drukarce 3D. To, co dokładnie będziemy robić, nazywa się litofanem. Te, według Wikipedii, dawniej rzeźbione były w cienkiej porcelanowej płycie, a wykorzystywane były jako dekoracja. Dzięki różnicom w grubości materiału, światło przez niego przechodzące tworzy cienie o intensywności zależnej od jego grubości w danym miejscu. Dzięki temu, patrząc przez litofan pod światło, zachowany na nim obraz staje się wyraźny. Aby wykonać sobie coś takiego na drukarce 3D, najpierw musimy przerobić nasze zdjęcie na model 3D. W tym celu wchodzimy na stronę, do której link macie w opisie, i przechodzimy do zakładki Image. Teraz przeciągamy dowolne zdjęcie na szary obszar strony lub wybieramy je, wykorzystując znajdujący się wyżej przycisk. Po załadowaniu zdjęcia strona powinna przenieść nas do zakładki Model. Tutaj możemy wybrać styl, w jakim nasz model będzie wygenerowany. Mi najbardziej przypadł do gustu Outer Curve, ponieważ dobrze wygląda oglądany z różnych kierunków, a do tego taki model stoi sam, bez potrzeby dodawania podstawy. Przejdźmy teraz do ustawień modelu. Tutaj możemy ustawić sobie maksymalny rozmiar modelu, który ta strona nam utworzy. Ja ustawiłem sobie 150 mm, czyli najdłuższa krawędź modelu będzie równa tej wartości. Drugi parametr dotyczy grubości modelu, a standardowo ustawiony jest na 3 mm. Wszystkie swoje modele wykonałem na takim ustawieniu i według mnie jest ono optymalne. Zbyt gruby model może nie przepuszczać wystarczająco dużo światła, natomiast zbyt cienki może nie oddać szczegółów wystarczająco dobrze. Kolejny parametr odpowiada za grubość ramki. Ustawiając go na np. 2 mm, wokół naszego zdjęcia program utworzy ramkę o szerokości oczywiście 2 mm. Następny warty uwagi parametr to Base łamane na Stand Depth. Określa on długość podstawki, którą możemy dodać do modelu, ale pamiętajcie, że działa ona tylko w trybie flat. Resztę ustawień w tej zakładce polecam zostawić na ustawieniach standardowych. Teraz przechodzimy do zakładki Image Settings i upewniamy się, że pierwszy suwak jest przesunięty w lewą stronę, czyli wskazuje Positive Image. Jest to bardzo ważne ustawienie, ponieważ gdybyście je pominęli, to patrząc przez wydruk pod światło widzielibyście negatyw obrazu, a tego nie chcemy. No chyba, że ktoś ma jakiś specjalny pomysł i tego właśnie potrzebuje. Ok, skoro wszystko mamy już ustawione, to wracamy do zakładki Model i klikamy przycisk Download. W tym momencie powinien nam się pobrać wygenerowany wcześniej model, który teraz wystarczy pociąć dowolnym slicerem. Jako, że chyba większość z Was używa Cury, to dla przykładu również jej użyję. Najważniejszym ustawieniem przy drukowaniu litofanów jest gęstość wypełnienia wydruku. Dla uzyskania najlepszego efektu ustawiamy go na wartość 100%. Dzięki temu wydruk nie będzie miał w środku powietrza, które wpływałoby na sposób, w jaki przenika przez niego światło. Kolejnym istotnym ustawieniem jest wysokość warstwy. Większość swoich modeli drukowałem na warstwie o wysokości 0,2 mm, ponieważ pozwala to uzyskać zadowalającą ilość szczegółów, a jednocześnie wydruk nie zajmuje dużo czasu. Warstwa o wysokości 0,1 mm pozwala uzyskać ostrzejszy obraz z większą ilością szczegółów, ale szczerze mówiąc nie jest to jakaś ogromna różnica w jakości. Czas wydruku za to jest dwukrotnie dłuższy i moim zdaniem wydruki na warstwie 0,2 mm są bardziej optymalne. Aha, jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć. Wszystkie modele drukujcie tak, aby obraz zawsze był w pionie. Obraz drukowany na płasko, tak jak na przykład ten, wyjdzie po prostu o wiele gorzej, choćby ze względu na konieczność częstej retrakcji. No i to wszystko, pozostaje nam teraz tylko wydrukować przygotowany model. Do druku polecam wykorzystać jasne i przynajmniej w jakimś stopniu transparentne materiały. Ciemne oczywiście nie zadziałają, bo przez wydruk musi przechodzić choć trochę światła. Link do materiału, który wykorzystałem, znajdziecie w opisie. Pamiętajcie, że wszystkie modele drukowałem na dyszy o średnicy 0,4 mm, także jeżeli korzystacie z innych, szczególnie z większych, to pokazane tutaj ustawienia mogą się nie sprawdzić. W ten sposób wydrukowane zdjęcie będzie oryginalnym upominkiem czy ozdobą, którą możecie dla kogoś niewielkim kosztem wykonać. Dajcie znać, czy robiliście już coś takiego na swoich drukarkach, albo czy po obejrzeniu tego filmu planujecie zrobić. I to tyle w tym filmie, więc koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobał i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, aby być na bieżąco. Zajrzyjcie też na mojego Facebooka, gdzie znajdziecie więcej aktywności. Dzięki za oglądanie. Cześć!